Olsztyńskie nietoperze mają nowy dom. Budki, które w przeszłości mają umożliwić tym ssakom bezpieczny rozród, zostały zamontowane m.in. nad Jeziorem Długim, w Parku Centralnym, przy Łynostradzie, a także w Parku Kusocińskiego. Niestety, w ostatnich latach wiele naturalnych schronień zostało nietoperzom odebranych. Ubywa im siedlisk przy okazji modernizacji budynków, budowy dróg, wycinki starych drzew. Zwierzęta te same sobie nie poradzą, dlatego postanowiliśmy pomóc im, zapewnić im schronienia. Wybór miejsc na zamontowanie 200 budek nie jest przypadkowy. To właśnie w kilku olsztyńskich parkach oraz w okolicach Łyny nietoperze spotyka się najczęściej. Mimo że wieczorem potrafią nas nieźle wystraszyć, to ich obecność jest dla człowieka bardzo pożyteczna. Nietoperze, podobnie jak ptaki, zjadają, żywią się myszkami, komarami, drobnymi szkodnikami naszych roślin. Także no, to jest element w naszym życiu miejskim, który wspomaga nasze środowisko. Nietoperz, podobnie jak człowiek, potrzebuje czasu na przyzwyczajenie się do nowego mieszkania. Dopiero po 3-4 latach zwierzątka zadomowią się w budkach na dobre.